Ceny poniżej 25 tysięcy dolarów są krótkoterminowymi okazjami do zakupu. Myślę, że czerwiec to jest dobry moment do rozpoczęcia gry na spadki. Ja nie widzę zagrożenia fundamentalnego dla USDC i uważam, że jest to warta do rozważenia opcja. Dlaczego Jacek chce nauczać mnie zarabiać, jeżeli sam nie potrafi zarabiać? Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Witam serdecznie, z tej strony Kacper Kazimierczak, dziś moim i Waszym gościem, jeden z pierwszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych w Polsce i najważniejszy analityk rynku Bitcoina w Polsce, Jacek Lorek. Cześć Jacku. Cześć Kacper. Cześć Państwu. Słuchajcie, dzisiaj taki motyw odcinka, że Wy pytacie, Jacek odpowiada, więc od razu lecę z pierwszym pytaniem. Mówiłeś, Jacku, o limicie zadłużenia na początku czerwca w USA. Ta sprawa miała się wyjaśnić. Jaki jest update? Sprawa się wyjaśniła, zgodnie z tym, co zresztą należało się spodziewać, czyli kompromis został osiągnięty, teatrzyk polityczny został rozegrany, bankructwa USA nie będzie, ale w średnim czy krótkim terminie to nie jest dobra wiadomość dla rynków, ponieważ tak jak również wiesz, co pisałem i mówiłem, to będzie ściągało płynność z rynku. Dopóki rząd amerykański nie wyemituje odpowiedniej liczby obligacji, żeby mógł normalnie funkcjonować. Ale jest też dobra wiadomość. To znaczy mogło być gorzej, może tak powiem, ponieważ w ramach kompromisu zostały zamrożone wszelkie plany podwyższania podatków, które administracja Bidena miała w swoim wachlarzu działań. I jednym z tych podatków były podatki obciążające Bitcoina. Podatek uderzający w mining Bitcoina i to byłaby katastrofa, gdyby został zrealizowany. Przypomnę, że USA to jest największy, ma największy udział w hashrate Bitcoina. Skala tego zdarzenia byłaby być może prawie tak uderzająca w rynek, jak to, co się wydarzyło w Chinach, kiedy zabroniono miningu. Druga planowana zmiana to było uderzenie jakimś ponadnormatywnym podatkiem w milionerów bitcoinowych, czy w ogóle milionerów krypto. Na szczęście mamy to za sobą i tego nie będzie. Okej. Kolejne pytanie. Co dalej z Tetherem? Masz jakieś nowe informacje pod tym kątem? Muszę przyznać, że Tether się, że tak powiem, zachowuje coraz mocniej i jeszcze parę miesięcy temu można było rozpatrywać, czy Tether ma pokrycie w rezerwach, czy nie. Oczywiście do końca, dopóki nie będzie audytu, nie można tego w 100% powiedzieć, ale fundamenty Tethera zdecydowanie się poprawiają. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwsze, zyski z rezerw Tethera, czyli z inwestowania rezerw w obligacje, bardzo wzrosły. W pierwszym kwartale to było 1,5 miliarda dolarów. Dla przykładu w czwartym kwartale zeszłego roku to było 700 milionów, czyli podwoili zyski. Dobra wiadomość. Zresztą druga dobra wiadomość. Planują 15% zysków kwartalnych przeznaczać na zakupy Bitcoina. To pokazuje, że raczej nie mają obaw o to, że ich rezerwy są niepłynne i że nie mieliby na obsługę ewentualnie umarzanych Tetherów. Raczej jest to dobry znak. Druga ciekawa informacja. Tether ostatnio zaangażował się w mining Bitcoina. Ciekawy projekt w Urugwaju. I będzie to mining oparty o źródła odnawialne, więc nie będzie można temu projektowi zarzucić, że wpływa na emisję CO2 i tak dalej. Także dwie dobre informacje dla Tethera. Okej. Mamy 6 czerwca, w ciągu 7 dni Bitcoin spadł ponad 8% i od razu pojawiło się pytanie od Barto, czy 25 tysięcy dolarów za Bitcoina to był dołek? Domyślam się, że chodzi o ten wczorajszy, dzisiejszy, czy może jeszcze spadniemy niżej? A propos tego spadku, bo spadek bezpośrednio, takim jakby katalizatorem spadku, były informacje z USA związane z działaniami amerykańskich regulatorów, czyli oskarżeniami, które wystosowała amerykańska komisja papierów wartościowych przeciwko Binance, zarzucając im szereg dużych nieprawidłowości, graniczących nawet z jakimiś oskarżeniami kryminalnymi wobec osób odpowiedzialnych za Binance. Natomiast jest to, moim zdaniem, klasyczny fad. Raczej okazja do tego, żeby ewentualnie wykorzystać i krótkoterminowo kupić Bitcoina, niż żeby z tego powodu jakieś snuć kasandryczne wizje. Aczkolwiek najprawdopodobniej Binance US przestanie działać.
No ale jak wiemy, Binance jest firmą globalną, otwierają się dla niego inne rynki i w ogóle rosnąca adopcja Bitcoina w pozostałych częściach świata raczej dobrze wróży tej giełdzie. Jeszcze a propos regulacji i w ogóle tego, co się wydarzyło, to ja przed informacjami pojawiającymi się na temat Binance wyszedłem z rynku, także sprzedałem Bitcoina zanim on spadł poniżej 27 tysięcy dolarów. I już jakby wprost odpowiadając na to pytanie, ceny poniżej 25 tysięcy dolarów albo w okolicach 25 tysięcy dolarów są krótkoterminowymi okazjami do zakupu. Jeżeli takie było jakby sens pytania, co w krótkim terminie, to są to raczej dobre okazje do zakupów. Natomiast jeśli chodzi o średni termin, to co jest, ma związek z debt ceiling, będzie rzutowało na rynek jeszcze długo. Więc w średnim terminie pewnie te spadki pogłębimy. Super. Krzysztof pyta, panie Jacku, a co pan myśli o shortowaniu WIG20 z poziomów 2050-2080 i gdzie i jak najlepiej to zrobić? Pozdrawiam. Jeżeli chodzi w ogóle o rynek akcji, to myślę, że czerwiec to jest dobry moment do rozpoczęcia gry na spadki na głównych indeksach. I z tym, że ja upatruję tutaj głównego kandydata do spadków w amerykańskim Nasdaqu, ewentualnie w indeksie S&P 500. Ja na co dzień mocno nie przyglądam się WIG-owi 20, więc nie będę się odnosił do jakichś konkretnych poziomów. Timingowo gra na spadki na akcjach ma sens. Wydaje się, że ma sens i to na kilka miesięcy. Aczkolwiek raczej bym obstawiał rynki rozwinięte niż rynki wschodzące, do których wciąż należy polska giełda, ponieważ one wyraźnie pokazują rosnącą siłę relatywną wobec rynków rozwiniętych, więc jakby odrabiają stracony czas z ostatnich lat. Więc jeśli shortować, to raczej bym się skupiał na wspomnianych indeksach. Artur pyta, dalej grasz na wzrosty Bitcoina? To już na to pytanie odpowiedziałeś. Druga część, do czego wychodzić z rynku podczas nadmiernej euforii? USDC czy USD? Chociaż coraz trudniej wyjść do dolara na giełdach. Odpowiedziałem na to pytanie, ale oczywiście to ciągle mówimy o krótkim terminie. I ja prawdopodobnie wykorzystam te spadki znowu do zakupów, więc oczywiście w tym momencie nie mam żadnych pozycji, ale za chwilę mogę mieć. Ale na chwilę obecną nie mam. Odnośnie do czego wychodzić, ja nie widzę zagrożenia fundamentalnego dla USDC i uważam, że jest to warta do rozważenia opcja. Dobra. Kolejne pytanie. Kiedy jakiś otwarty live? Całkiem niebawem, bo najbliższy live to 20 czerwca, czyli za dwa tygodnie od dzisiaj. Live będzie pod tytułem OctoBuyFest, czyli gra pod Halving 24, gdzie przedstawię swoją perspektywę, dlaczego warto mocniej zaangażować się i na dłuższy termin w rynek dopiero w październiku oraz co robić w tak zwanym międzyczasie, jak handlować podczas wakacji. Super. No link pewnie jak zwykle będzie w miejscu na opis. Zapisujcie się, bo fajnie będzie poznać tą perspektywę na wakacje i na październik, żeby po prostu móc dostosować swoją strategię do tego, co mówi Jacek. Lecimy z kolejnym pytaniem. Właśnie Barto pisze, jak zachowa się ropa w okresie około wakacyjnym. A dobra, myślę, że to będzie a propos Bitcoina, ale tutaj jest o ropie. Czy możesz coś powiedzieć o ropie, Jacek? Bardzo silnej opinii na temat ropy nie mam. Natomiast w związku ze spadającą płynnością, a to ma związek jakby z kwestią zadłużenia, znaczy tego limitu zadłużenia w Stanach, to będzie w ogóle w średnim terminie okres niesprzyjający w zasadzie jakimkolwiek inwestycjom. Wydaje mi się, że aktywem, które w tym czasie będzie zyskiwać na wartości, to będzie amerykański dolar. Okej. Pytanie, czy to raczej głos ludu, który jeszcze chyba siedzi w altcoinach na tym etapie rynku. Marcin pisze, co pan myśli o altcoinach, czy warto wychodzić do Bitcoina? Ja w tej chwili nie mam, znaczy w ogóle nie mam w tej chwili nawet Bitcoina, ale jeżeli inwestuję, to inwestuję w Bitcoina. Uważam, że na altcoiny przyjdzie czas dopiero po halvingu, więc póki co nie interesuję się altcoinami, no i w zasadzie to jest odpowiedź na to pytanie. Jeżeli nie do dolara, no to przynajmniej do Bitcoina wychodziłbym. Dobra. Waleczne serce pyta ciebie, czy USA chce się pozbyć tylko Binance, czy kryptowalut w całości? Trochę nawiązując do twojej wypowiedzi z początku. Dzisiaj to wygląda słabo.
ale są też dobre, jakby jest może jest tak zwane światełko w tunelu. I pojawiła się ostatnio inicjatywa, raczej oddolna, czyli ze strony kongresmenów, ale obu partii, idąca w kierunku uregulowania rynku krypto, ale takiego pozytywnego uregulowania, czyli czegoś podobnego, co zrobiła na przykład Unia Europejska i gdzie jasno zdefiniowane są zasady, co w jakim kierunku mogą iść gracze na tym rynku. I myślę, że Amerykanie coraz bardziej uświadamiają sobie, że to, co się dzieje w ostatnich miesiącach i eksodus największych innowatorów tej branży z USA źle będzie wpływać na w ogóle na innowacyjność i konkurencyjność amerykańskiej gospodarki w dłuższym terminie i myślę, że to myślenie przeważy. Także w perspektywie, powiedziałbym, kilku kwartałów, myślę, że jakby kierunek działań regulacyjnych będzie zdecydowanie bardziej pozytywny niż obecnie. Fajnie. Bardzo ciekawe pytanie od Dawida. Panie Jacku, które aktywa mogą według Pana najbardziej oberwać przy najbliższym krachu? Niektóre analizy pokazują przegrażany rynek nieruchomości w USA, a niektóre wskazują, że upadki banków oraz działania SEC są zaplanowane, aby uderzyć w rynek krypto. Jakie aktywa są według Pana najbardziej przegrzane? No na ten moment najbardziej przegrzanym aktywem, moim zdaniem, to są spółki wzrostowe, czyli indeks Nasdaq. I ten cały hype związany z rozwojem sztucznej inteligencji, z wirtualną rzeczywistością, to oczywiście będą lokomotywy wzrostów firm z tej branży w ciągu najbliższych kilku lat, ale to, co się dzieje tu i teraz, przypomina mi trochę to, co się działo w latach na przełomie zeszłego i obecnego wieku, czyli ze spółkami dotcomowymi. Czyli wszystko, co miało w nazwie dotcom, nagle wyrywało do góry kilkaset, kilka tysięcy procent. Dzisiaj jest, to samo się dzieje z AI. Także to jest dla mnie przegrzany rynek w tej chwili. Dobra. Kryptosowa pyta. Kiedy Jacek zamierza kupować alty, o ile w ogóle zamierza, ale tu już odpowiedziałeś, że po halvingu ewentualnie, jeżeli już będziesz kupować, to wtedy. I kolejne pytanie od Kryptosowy. Czy przewidujesz upadek Binance? Niczego nie możemy być pewni na 100%. Zawsze istnieje ryzyko, nie wiem, jakiegoś ataku hakerskiego, więc daleki będą od stwierdzenia na 100% nie. Ale mimo wszystko to, co się dzieje w Stanach, nie sądzę, żeby zatrzęsło całą giełdą Binance. Tak jak wspomniałem, bardziej to dotknie Binance US, które najprawdopodobniej będzie zamknięte. Dobra. I ostatnie pytanie od Kryptosowy. Czy istnieje według Ciebie ryzyko, że hossy na krypto nie będzie? No w kategoriach 0%, 100%, no to oczywiście nie powiem, że takie prawdopodobieństwo jest 0%, ale jest bliskie temu, więc uważam, że póki co cykl halvingowy będzie zachowany. Uszek Uszyński pyta, cena złota w tym roku, jak się na nim zapatrujesz? Na pewno wyższa, na koniec roku spodziewam się wyższej ceny złota niż jest obecnie, ale co będzie po drodze? Po drodze myślę, że złoto się jeszcze będzie konsolidować gdzieś blisko tych poziomów swojego ATH, ale jeszcze chyba nie czas na ten docelowy wzrost. Dariusz pisze, słyszałem doniesienia o tym, że możemy zobaczyć stopy w USA na poziomie nawet 6 punktów procentowych w tym roku. Dodatkowo Fed ma ściągnąć $1 bln z obiegu. Jak i czy, jeśli do tego dojdzie, zachowa się Bitcoin jak główne giełdy w USA? Pozdrawiam. Jedno sprostowanie, bo Fed ma ściągnąć bilion z płynności. Tutaj chodzi o to, co robi rząd w związku z emisją obligacji, czyli ten wspomniany debt ceiling. Fed oczywiście ściąga płynność z rynku, ale to nie jest tak, że ściąga $1 bln. Fed robi to sukcesywnie i program ściągania płynności to jest $95 miliardów miesięcznie. Więc to nie jest jakby taki jednorazowy skok. W krótkim terminie gorsze jest to, co robi rząd, ponieważ rząd musi wyemitować obligacje za $1 bln, z czego $500 milionów pójdzie na spłaty obsługę bieżącego zadłużenia, czyli te $500 milionów jakby wróci do płynności, ale drugie $500 milionów nie. Jak to wpłynie na rynek? No w zasadzie już wyraziłem swoją opinię. No to będzie miało negatywny wpływ na wszystkie rynki, na wszystkie klasy aktywów wrażliwych na ryzyko. Maciej Woźniak pyta, dlaczego Jacek chce nauczać mnie zarabiać?
jeżeli sam nie potrafi zarabiać. Panie Macieju, nie jestem tak najgorzej. Jeżeli ktoś jest członkiem mojej grupy w ramach subskrypcji do strategii, a przypomnę, że taka pierwsza grupa powstała od lutego i ma dostęp do wszystkich moich transakcji, to doskonale może śledzi i każdą moją transakcję. 90% tych transakcji to były transakcje zyskowne, a jedyną stratę, jaką zrealizowałem, to była strata rzędu 0,29%, czyli mniej niż 1% na wszystkich środkach. Tak, i to było ciekawe, bo Jacek, jak pisał w raporcie o tej stracie, to też napisałeś, że to jest największa twoja strata na kapitale od kwietnia 2022, tak? Tak. No, dobra, słuchajcie, wyczerpaliśmy pytania. Mam nadzieję, że taki materiał przypadł wam do gustu. Zadawajcie kolejne pytania do Jacka w komentarzu. No i co? Zapiszcie się na live 20 czerwca, bo naprawdę będzie konkretny i dotrzymacie też zarąbisty bonus w postaci konkretnego game planu na ten okres wakacyjny do października z opisanymi miesiącami i perspektywą Jacka na nie, także warto być na nim do końca. No i co, Jacku, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja również dziękuję za rozmowę, no i zapraszam 20 czerwca.